Witajcie drodzy kochani, chciałem krótko wam opowiedzieć, jak bardzo szkodliwe jest mieszkanie, przebywanie w pobliżu linii wysokiego napięcia. Otóż osoba, która mieszka niedaleko od jakiegoś transformatora, w miejscu, gdzie są bardzo silne linie energetyczne, po prostu może mieć uszczerbek na zdrowiu. Z tego względu, że linie energetyczne, które przechodzą obok naszego domu, bardzo szkodzą naszemu samopoczuciu, naszemu zdrowiu, mogą doprowadzić do leukemii, mogą doprowadzić do, nawet w skrajnych przypadkach do raka płuc, czy do jakiegokolwiek innego raka w organizmie. To właśnie jest oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego na nasz organizm ludzki. Ja dodam, że były już robione w Rosji i nie tylko w Rosji, w innych krajach badania nad tym tematem i po prostu działanie pola elektromagnetycznego dla nas ludzi jest bardzo szkodliwe, jak również jazda przy autostradzie, przy której zaraz są umieszczone linie energetyczne, wielokrotnie to można spotkać tutaj w Hiszpanii, ja podejrzewam, że również i w Polsce. I to jest bardzo po prostu szkodliwe umieszczanie linii energetycznych zaraz przy drodze, ponieważ osoba może zasnąć za kierownicą, może spowodować wypadek. Nie tylko może zasnąć za kierownicą, może poczuć się po prostu źle, może mieć wymioty, może mieć zawroty głowy. To jest wszystko związane, drodzy kochani, z tym, że linie energetyczne są umieszczone niedaleko autostrady. Ja dodam, że jedne osoby są więcej odporne na to promieniowanie, drugie osoby mniej. Osoby, które są mniej odporne, no niestety mogą spowodować wypadek, będąc pod oddziaływaniem silnym tych właśnie pól elektromagnetycznych, które są właśnie od linii wysokiego napięcia. Również w bloku, który jest umiejscowiony niedaleko takich linii wysokiego napięcia, miałem przyjaciółkę w Krakowie, właśnie mieszkała niedaleko właśnie takich linii wysokiego napięcia i ja dodam, że osobiście się tam źle czułem. W jej mieszkaniu, ponieważ te linie w jakiś subtelny sposób tam jednak oddziaływały i no po prostu nie czułem się dobrze w tym mieszkaniu, gdzie w Krakowie, gdzie przebywałem. To właśnie ma ścisły związek z samopoczuciem, drodzy kochani. Także, żeby uniknąć tych działania, tych negatywnych energii, ja chciałbym zaproponować wam takie dwa sposoby. Możecie od strony transformatora, czy ewentualnie linii wysokiego napięcia, nakleić na ścianę aluminium, żeby to się po prostu odbijało. Albo możecie zakupić sobie odpromiennik Personal Aronit. Na linku pod YouTube'em moim będzie po prostu odnośnik do naszego sklepu. I nosząc taki odpromiennik w kieszeni, możecie też się zabezpieczyć przed negatywnym działaniem tych pól elektromagnetycznych, ponieważ pola mogą występować, ale dzięki odpromiennikowi możemy się po prostu zabezpieczyć przed ich szkodliwym działaniem na nasz organizm ludzki. To może być jedno takie wyjście z tego. Ja dodam, że jeżeli dojdziecie do konkluzji, że mieszkacie przy jakichś liniach wysokiego napięcia, że jesteście w pobliżu jakichś transformatorów, jakichś linii przesyłowych, to jakichś elektrowni, no to ja bym po prostu radził, żeby zmienić mieszkanie. Jeżeli da radę, po prostu zmienić mieszkanie w takie miejsce po prostu, gdzie nie ma tych linii, gdzie nie ma tych transformatorów. No i w ten czas możecie uniknąć tego smogu elektromagnetycznego. Po prostu możecie uniknąć działania tych pól elektromagnetycznych na wasz organizm, nie tylko wasz organizm, ale waszych dzieci, waszego męża. No to właśnie o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby uniknąć działania tych pól elektromagnetycznych. Także przestrzegam was przed tym tematem i jeżeli macie jakieś pytania, możecie do mnie pisać na e-maila. Dziękuję państwu za uwagę i do widzenia.